tamte budowania za mną z tyłu, ten dworek oto, to Żeromszczyzna. Pierwszy raz jestem tu od wiosny zeszłego roku. Nic nie widzę, bo mam pod słońce, patrzę. Na tym ekraniku niewiele widzę. No widzę troszeczkę, ale zgaduję bardziej, że widzę niż jestem pewien. Wiatr będzie huczało chyba. Zaraz tam siądę na któryś z tych ławek. Znajdę gdzieś miejsce, może bezwieczne. Spróbuję znaleźć bezwieczne i opowiem drugą część. Stworzę drugą część opowieści o Bartoszu Głowackim. A póki co witam na Żeromszczyźnie. No jakieś 20 minut od Kielc jadą spokojnie. Nie wiem, to jest 15, 18 do 20 km, nie więcej. Idę tam na ławeczkę. Wiesz co, jednak odpuściłem tamten ogródek tam przy amfiteatrze z tamtej południowej strony dworku, bo tam jednak wiatr nad rzeczką, ale wieje wiatr dosyć chłodny jeszcze. To palicho, tylko że on mi strasznie będzie huczał, prawdopodobnie, ja nie wiem jeszcze, w domu zobaczę, ale domyślam się, że będzie mi bardzo huczał i szumiał na filmie. No to ja mam to gdzieś, dlatego tutaj to robię na samochodzie, na parkingu od północnej strony samochodu, ale po pierwsze w samochodzie. Przełożę okulary, bo tamte były ciemne na słońce. To, co widzisz w moim tle, w tle tam kamery chyba nie bardzo widać. To jest właśnie ten szklany dom. Ja go potem pokażę w 2-3 rzutach, ale to na końcu. A dzisiaj chciałem zacząć krótko, nie tak długo, bo bateria mi się kończy i miejsca nie mam na karcie pamięci. Nie tak długo o tym, jak Wojtek zaczął wojować z Moskalem, jak zabrał armatę Moskalom, swoją pierwszą armatę, jak zobaczył z bliska po pierwsze, no i zabrał Moskalom pierwszą armatę, jak Bartosz stał się Bartkiem, bohaterem narodowym. Tak, przypomnijmy tylko, że naczelnik insurekcji, generał Kościuszko, zwołał już swoje wojsko, już tam kilka dni pod Krakowem w obozie szkolił, ale od swoich zwiadowców dowiedział się już, że gdzieś w pobliżu ciągnie duża grupa Moskali, jeden z korpusów. No, wiedział także, że ciągną 2 albo 3 korpusy. Jeżeli jeden jest już tuż, no to nie ma na co czekać. Celem przecież generała Kościuszki było dotarcie do stolicy, tam zjednoczyć siły ze wszystkich stron Polski i dopiero z taką siłą walczyć z Moskalami. Tu maleńką grupą krakowską no ma jakieś tam szanse, ale to jest porównywalne z siłą jednego korpusu. A jak Roscy wystawiają 2, czy 3, czy 4 korpusy, jak się jeszcze będą chcieli wzmocnić siłami swoich sprzymierzeńców, Prusaków, to skromne siły Kościuszki nie wystarczą. Faktem jest, że Kościuszko pewnego dnia bardzo szybko, raniuteńko zebrał, właściwie to jeszcze do dnia, o świcie, zebrał swoje wojsko w szereg, w grupach, grupami, regimentami i poszli w kierunku na Warszawę. Tędy przez Kielczyznę, przez Kazimierze, przez Pińczów, przez Racławice, potem Pińczów, tu na Kielce mieli. Później z Kielc już prosta droga, chociaż nie bliska. No, razem mieli przetrzłapać, przemaszerować ponad 300 kilometrów. To dla piechura to nie jest tak mało, nawet dla chłopa to nie jest tak mało. No nie jednego dnia, rzecz jasna, ale pewnie cała wyprawa do Warszawy miałaby potrwać z 10, 12, a może 14 dni, chyba że będą gdzieś po drodze jakieś walki z ruskimi. Wiedział Kościuszko, że się może natknąć na jeden z tych korpusów, który jest już najbliżej. I faktycznie pod Racławicami zobaczył w polu rozstawione wojska moskalowskie, czekali na insurekcję. No i generał miał dylemat. Podjąć tą bitwę, stanąć do bitwy, rozwinąć też swoje wojsko w szyku bojowym, czy ominąć, pójść gdzieś bokiem. Ale wiedział od wiadowców, że tuż, ledwie kilka wiorst, no to powiedzmy 4 czy 5 godzin, no kilkanaście wiorst. Na kilkanaście raczej wiorst stąd idzie już ten drugi korpus, 2 korpusy przeciwko jednemu, no mniej więcej korpusowi polskiemu i to jeszcze w dodatku świeżego wojska chłopskiego. To za dużo, o co najmniej 1 grzyb w barsz. Z jednym korpusem dam sobie radę, no więc trzeba tą walkę tu przyjąć, bitwę przyjąć. I przyjął, rozstawił swoje wojska. Charakterystycznym elementem tej bitwy pod Racławicami była taka sytuacja, jak naczelnik na czele chłopskiego wojska, kosynierów, wpadł na stanowisko artylerii ruskiej, moskalowskiej i zabrał Moskalom te armaty. No, najpierw zaczęło się od tego, że stał na jednym ze wzgórz pod Racławicami. Tam kilka takich pagórków wzgórz, na jednym stała artyleria, na drugim z tych wzgórz stał sztab Kościuszki, sam Kościuszko, i dyrygował przebiegiem bitwy, przegrupowywał wojska przy pomocy swoich łączników, na koniach oczywiście. No i tam zobaczył w oddali, że artyleria ruska, moskalowska, Moskale, całkiem dobrze wstrzeliwują się w kolejne punkty, w których stały wojska powstańcze, wojsko polskie. No, trzeba było ruskim te armaty za wszelką cenę odebrać, no ale co, ale kto? Część wojska naszego już było zaangażowanego w walkę, już część wojska było w polu, walczyło, już pomijam milczeniem taki niechlubny tam jakiś fakcik tej bitwy, że polska jazda, na którą ten generał bardzo liczył, mówiąc po męsku i po chłopsku, dała dupy na polu walki. Po prostu w pośpiechu, w pewnej chwili, w popłochu i w pośpiechu, w pewnej chwili zmiali z pola walki. Fatalnie. Na całe szczęście może było to, że nie dali się wybić, zwalczyć do końca. Część tego oddziału jednak, uciekając, uratowała, wyniosła przecież pewną część siły swojej, która potem się może przydać i się przydała. No ale kogo? To już miał za plecami, stał na górce, ale na drugim skłonie tej górki, za górką, stała grupa kosynierów, około 300 chłopa, osłonięta górą, tą górką od artylerii. Ani kosynierzy nie widzieli artylerii, ani artyleria nie widziała kosynierzy. Zresztą generał Kościuszko stał zbyt daleko, tu armaty ruskie nie doniosły. No wybrał takie miejsce, żeby się czuć bezpiecznie, to jest jasne. Jako taki strateg i taktyk takie miejsca wybierasz bardzo odruchowo. Nawet nie badał odruchowo, wiedział, gdzie ma stanąć, żeby Ruscy go nie dopadli z armaty. No, tak popatrzył tam przez prawe ramię w dół, za to wzgórze, no stała ta watacha tych chłopów z kosami. Część tych chłopów się modliła, klęcząc, patrząc się w ziemię, inni patrząc się w górę do nieba, modląc się gorąco, no nie wiadomo. Właśnie to wiadomo o co. O to, żeby nie dostać bagnetem czy piką moskalowską. Jeżeli położyć trupem, to raczej kosynier, nie kosyniera. No bliższa koszula ciału, wiadomo. Patrząc, sprawdzał jak gdyby odruchowo, czy wojsko jest już gotowe do walki. Trzeba powiedzieć, że w tym wojsku, w insurrekcji, tak jak we wszystkich wojskach od prawieków, od prawieków, przed samą walką wojsko dostawało porcję gorzałki dla rozgrzewki, dla animuszu, dla podniesienia ducha bojowego. I tutaj też już drugi raz widział Kościuszko, że wozacy z taborów podjeżdżali z bańkami, z gorzałką i polewali tym chłopom, no w co tam, który miał, a to w manierkę, a to w garnuszki, w kubki, w menażki. Chłopy stały w grupie, popijały tą gorzałkę i dyskutowały. Kilku tam chłopów, czy kilku, no grupki chłopów ćwiczyło walki na kosy, tak jak jeszcze kilka dni temu robili to tam w obozie pod Krakowem ze swoimi oficerami. Po prostu nie próżnowali, zagrzewali się do walki, ale i ćwiczyli. Wojsko chłopskie było już chyba gotowe do wojny, do walki. No, wyjął swój pałasz naczelnik, czapkę w łapę, na koniku siedział oczywiście, krzyknął tam na dół: hej chłopcy, polecimy zabrać Moskalom te armaty, bo wytłuką nam tam całe wojsko. Hej tam, na dole. No kawał, parę metrów było. Huk armat tu też dochodził. No, trzeba było powtórzyć: chłopcy, zabierzcie ruskim te armaty. No i sam na koniku powoli człap tam w dół, pałasz do góry: za mną, na Moskala, bij Moskala. Och, co się zaczęło dziać w tych szeregach chłopskich, to możesz sobie tylko wyobrazić. Chłopki już były dobrze podpite, dobrze zagrzane, I taki okrzyk samego naczelnika, no bardzo pobudził ducha bojowego. Natychmiast oficerowie zebrali to wojsko w swoje oddziały, no i oddziałami uformowali szyk bojowy, no nie bojowy, jest tylko marszowy, i za te górki zaczęli wychodzić na otwarte pole. I ruszyło to bractwo, wyszło za tego wzgórka, za tego pagórka, na czele sam Kościuszko z pamaszem do góry, truchcikiem, no nie za szybko, bo przecież całe to wojsko chłopskie biegło. Biegło. No trochę już mieli w czubie, więc trzeba było uważać, żeby sobie nie poplątali nóg w tym biegu. Trzeba było tak dobrać truch konia, żeby chłopy nadążały. No część chłopów szło równo koni. No koni, bo przecież generał przecież nie sam szedł do walki z tymi armatami. Część sztabu zostało tam na górce, ale część sztabu, kilku łączników do naczelnika dołączyło i też jechało na czele z pałaszami do góry, jak to przed walką, zagrzewając też okrzykami no, to wojsko chłopskie. Co krzyczeli, to ci nie będę mówił, nie będę ci powtarzał, tylko tyle powiem, że były to naprawdę męskie słowa, na pewno nie salonowe. No jak to wojsko, wiesz, no. Tam języka salonowego się nie używa, a zwłaszcza na polu walki. Tam się klinie i drze się w niebogłosy. Co się krzyczy, to szkoda gadać. No, chłopy pobudzone tymi krzykami też zaczęli tam już pokrzykiwać. I jak przed swoją karczmą, nawoływać się: Józek, Józku, kurwa, Józek, bij Moskala! No tak było. Nie będę ci powtarzał dokładnie za długo, bo to jest kamera, to jest film, więc nie będę... Trochę się krępuje kląć tak jak chłopy przed tą walką, ale poszło to bractwo. No, na konikach oficerowie dojechali pierwsi. Aż dziwne, że naczelnik nie wrócił się tuż przed armatami. Prawdopodobnie sam naczelnik, no, nie byłby generałem, nie byłby dobrym żołnierzem, gdyby nie miał tej wielkiej woli walki, bicia się. Na pewno też uwielbiał takie te bitki. No tym razem na szabelki. Na koniu było mu łatwiej, wszak wjeżdżali w grupę Rusków, Moskali, na pieszo, między armaty, a tam przecież nie było kawalerii ruskiej. A więc z góry, z konia, łatwo tam było pałaszem po łbach tych ruskich prać. Wpadł naczelnik pierwszy w tą ciżbę, oganiał się pałaszem od co tam te ruskie, no czym Ruscy mogli, to walczyli, a to karabinami, a to pikami, wieczorami do armat też tam źgali do generała, opędzał się, paru tam dzielił przez łeb, przez plery, zdążył, paru już tam kwiczało, bo Matko Boska, po swojemu oczywiście. No, tak. Tuż za naczelnikiem do armat dobiegło 3 kumów. Właśnie Wojciech Bartosz i 2 jego kumów z jego wsi. Oni zawsze byli razem. Pod karczmą też. Zawsze się opijali razem, razem trzeźwieli. No i tu razem biegnie koło ciebie. Kościuszko widział tą 2, zawsze obejrzał, czy go ktoś z tyłu osłania, czy nie. Czy są już chłopy. Zapędził się troszeczkę generał. Padł za szybko. Nie poczekał na swoje wojsko. No i miał całe tyły odbezpieczone, no to trochę jak na generała nie fajnie, no ale stało się w walce, nieraz się popełnia błędy. Ale miał już tutaj, no i tych 3 dobiegło, tuż za tą 3 dobiegło kilku jeszcze, potem jeszcze kilkudziesięciu, no i cały ten tabun, cała ta chmara chłopów wpadła na te armaty. Co się tam działo? No to słów za mało opowiedzieć. W każdym razie pierwszy do armaty dopadł Wojciech Bartosz, wielce zdziwiony. No co? No zabierzcie armatę. No nieraz zabierał chłopkom pijanym pod karczmą parę rzeczy, a to sztachetę, a to siekierę, którą tam gdzieś wymachiwał, któryś tam, a to coś tam, a to prasnął w pysk tak, że tamten padł i wypuścił z łapy coś, to co miał mu Wojciech zabrał. No ale armatę, no jak armatę zabierzesz, no? To nie jest siekiera, to nie waży 50, nawet 100 kilo nie waży. No zobaczył Wojciech pierwszy raz z bliska prawdziwą harmatę, harmata, tak mówili na to, harmata. Zobaczył wielką czarną dziurę, czorne to, śmierdzące, z dymem jeszcze, oblane jakimś żelastwem, a pod spodem jeszcze na takich potężnych, okutych kołach, jak od wozu tego drabinastego, ale potężne ci te koła, na takim wielkim, grubym, z grubych bel, zrobionych z zadku, jak od właśnie woza drabiniastego. No potwornie ciężkie. Worek, 2 ziemiarów, to już nieraz Wojtek dźwigał, ale takie coś ciężkie, biedne. No jak to zabrać, no? Znaczy co, wziąć tak pod pachę i co, no? No wzięło tam tych dwóch jeszcze, wzięło za liny, którym się tę armatę przeciąga, próbowało szarpnąć, no we dwóch, no. A Wojciech, niewiele myśląc, trzymał przy obiektach z czapą w łapie, tu z kosą. Niewiele myślał, to przez sekundy. Tą czapę do lufy pluk, wepchał i tam jeszcze ubił. Widział, że Ruski tam już sięga tą taką tyczką z tym, z ogniem do panewki. Chciał to odpalić, ale prawdopodobnie armata była jeszcze nie nabita. Wystrzeliła dopiero. Trzeba było przeczyścić wyciorem. Dokładnie. Potem założyć proch, potem przybitkę, kulę, przybitkę znowuż i dopiero potem można było odpalić. Nie zdążyli Ruscy nabić do kolejnej salwy tych swoich armat. No tam jedną armatę. Ale widział tam bater, tam też gdzieś sięga tym ogniem, tym taką tyczką, krótkim drzewcem, no. Jak to nazwać? Nie wiem, ma to jakąś nazwę, ale nie wiem, jak to nazwać. Z ogniem do panewki, niewiele, a no, łapę trzyma Wojciech już w tej lufie. Niewiele myśląc, kosą miał akurat u góry, smyknął tam po łapie, nie wiem czy uciął, ale rozchwatał tą łapę dokładnie temu Moskalowi i zaczął się też drzeć. No, Moskal z bólu, a Wojciech, nie wiem dlaczego, no euforia w walce. Też tam zaczął się drzeć i straszne. Straszne to było. Tak, Wojtek zdobył, no mówi się zagwoździć, ale zagwoździć armatę, żeby mówić zagwoździć armatę, to trzeba wiedzieć, jak ta armata w ogóle działa. Spotkałem, no w internecie oczywiście rysunki, malunki, obrazy, przecież dzieci było wtedy jeszcze, obrazy pokazujące, jak Wojtek, Bartosz, zdobywa tam tą armatę, jak ją zagwożdża. Najczęściej na obrazach i obrazie Kosaka, bitwa pod Racławicami i podobny obraz, Matejko chyba nie malował, nie pamiętam, ale Panorama Racławicka, taki ten wielki, wielgaśny, potężny obraz, który kiedyś był we Lwowie wystawiany, w tej chwili we Wrocławiu, w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu. Na tym obrazie jest też, jak Wojciech czapką swoją nakrywa tą panewkę, od której zaczyna się odpalanie armaty. A Ruski stoi z tym drągiem, z pakułami tlącymi się nad tą czapą. Ale takie coś, to no nie wiem, czy to w pierwszej chwili, jeżeli pierwszy raz armatę Wojtek widział, to nie wiem, czy wpadł na pomysł, żeby osłonić panewkę czapką, żeby... Zresztą to nie problem było, nawet tą tyczką trzepnąć Bartosza w rękę, natychmiast by mu to się przesunęło. Przez chwilę była panewka na wierzchu, tylko przesunąć ten ogień do panewki i... No i wybuch, i wystrzał. A teraz zobacz, jak wygląda ta armata w przekroju. W przekroju, czyli lufa armatnia, no skrócona, tylko schemat armaty. Skrócona lufa armatnia, przekrojona w poprzek i narysowane jest to, co w lufie znajduje się tuż przed wystrzałem. Lufa gotowa do wystrzału. I zobacz kolejno. A to jeszcze powiem tylko, tak naprawdę, no tu będą ważne dwie ciekawostki, ważne, nieważne, ale ciekawe rzeczy. Mówi się, używać takiego pojęcia w Polsce, zagwoździć armatę. Zagwoździć armatę, czyli wbić gwóźdź. Wiadomo by się, że gwóźdź gruby, gwóźdź no grubszy niż paluch, jak kciuk i duży młotek albo siekierę. I ten gwóźdź wbija się siekierą w ten otwór, którym idzie płomień od panewki do ładunku miotającego w lufie, na wewnątrz lufy. Jak tu wbijesz tego gwoździa, no to potem nie wyciągniesz. Wtedy przecież jeszcze nie znano wierteł, nie wiercono otworów, raczej wypalano albo wykuwano w kuźni, jak to była blacha, na gorąco, kowa tam tłuk przez jakieś tam, nie wiem, dłutko, nie dłutko, miało to nazwę inne niż dłutko. Wyklepywał tę dziurę coraz głębszą, coraz większą, ale to robota kowala, nie mówię głupiego. to było zagwoździć, a drugie pojęcie, czasami się mówi, jeszcze słyszy się, spaliło na panewce. No właśnie, nieraz bywało tak, że ten, który nabijał tą armatę w pośpiechu, niestarannie tam w ten przypał wsypał do rymu, wsypał tam proch, nie ubił, nie ugniótł tego i mogła tam być maleńka przerwa tego prochu. No coś padło, kawałek gałązki, jakiś żwir, jakiś łodyżka z czegoś tam, no nie wiem co. Grubsze ziarko prochu zablokowało, zawiesiło się po prostu w Wojtek. I teraz nawet jak zapalił panewkę, to pyknęło, puknęło, ale płomień nie doszedł tam do wnętrza armaty, bo spaliło na panewce. Skończył się ogień na panewce, nie doszło do głębi armaty. No i póki co, jak zwykle, do miłego zobaczyska.